zakończenie strajku ogłoszę ja w porozumieniu z panem premierem gdzieś za 3 do 4 godzin po zakończeniu i podpisaniu tych spraw, tych postulatów, które zostały przyjęte. Zgodnie z tym, co wczoraj powiedziałem, dotrzymałem obietnicy, proszę państwa, i wróciłem na godzinę 19:30 do Gdańska. Ja przyjmuję propozycję, którą pan przedstawił, panie przewodniczący. Te punkty, które mamy uzgodnione, traktujmy, że są punktami załatwionymi i uzgodnionymi. Proponuję przejść te punkty, które wymagają przedyskutowania i przejść do ostatniego, o którym pan powiedział, że chodzi tutaj o pewne oświadczenie. Co się zaś tyczy drugiej części, to znaczy, ja rozumiem, że dzisiaj byśmy podpisali na zakończenie tych naszych rozmów, skoro mamy, że tak powiem, mielibyśmy uzgodnione te punkty, podpisalibyśmy projekt komunikatu, jeśli jest uzgodniony, a to ogłoszenie, o którym pan powiedział, nastąpi po południu, tak jak pan proponował, po przerwie, tak jak pan proponował. Które z punktów są jeszcze tych z 21, które są? Wszystkie. Nie. Wszystkie te nie, te, które są. Może być że przyjęte. Może być tak, że tak. Trzeci jest przyjęty, tak jak uzgodniliśmy, czwarty przyjęty, tak jak uzgodniliśmy, a tu mamy niejasności i tu chcielibyśmy usłyszeć. Tak króciutko po prostu przejdzie, bo mamy tak wszystko. Względnie czytając po kolei, jak one wyglądają, czy są tutaj możliwości. Tak, niech te są panu, żeby było tak. Ja chciałbym to zrobić na zakończenie. Na zakończenie, może być na zakończenie. Tak jest. Przeczytaj, powiedz, że to jest. Więc czytam te postulaty, które zostały uzgodnione z prezydium MKS i gotowe są do podpisania. Mianowicie postulat numer 3. Rząd wniesie do Sejmu w terminie 3 miesięcy projekt ustawy o kontroli prasy, publikacji i widowisk oparty na następujących zasadach. Cenzura powinna chronić interesy państwa. Oznacza to ochronę tajemnicy państwowej oraz gospodarczej, której zakres określą bliżej przepisy prawa. Sprawy bezpieczeństwa państwa i jego ważnych interesów międzynarodowych, ochronę uczuć religijnych, a jednocześnie uczuć osób niewierzących, jak i uniemożliwienie rozpowszechniania treści szkodliwych obyczajowo. Projekt ustawy obejmowałby również prawo zaskarżania decyzji organów kontroli prasy, publikacji i widowisk do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawo to zostanie także wprowadzone w drodze nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Korzystanie ze środków masowego przekazu przez związki wyznaniowe w zakresie ich działalności religijnej będzie realizowane w drodze uzgodnienia problemów natury merytorycznej i organizacyjnej między organami państwowymi a zainteresowanymi związkami wyznaniowymi. Rząd zapewnia transmisję radiową niedzielnej mszy w ramach szczegółowego uzgodnienia z episkopatem. Punkt następny. Działalność radia i telewizji oraz prasy i wydawnictw powinna służyć wyrażaniu różnorodności myśli, poglądów i sądów. Powinna ona podlegać społecznej kontroli. Prasa, podobnie jak obywatele i ich organizacje, powinna korzystać z dostępu do dokumentów, aktów w nawiasie publicznych, zwłaszcza administracyjnych, planów społeczno-gospodarczych i tym podobne, wydawanych przez rząd i podległe mu organy administracyjne. Wyjątki od zasady jawności działania administracji określone zostaną w ustawie zgodnie z punktem 1. Zgoda, ja przyjmuję ten punkt. Proszę bardzo. Mamy już 31. Tak jest. Proszę bardzo. A ja pan.
Oczywiście na ten głód. Postulat czwarty. Przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w roku 70 i w 76. Studentów wydalonych z uczelni za przekonania. Podpunkt B. Uwolnić wszystkich więźniów politycznych, w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego i Marka Kozłowskiego. C. Znieść represje za przekonania. Rząd spowoduje A. Niezwłoczne zbadanie zasadności zwolnień z pracy po strajkach w 1970 i w 1976 roku. We wszystkich zgłoszonych przypadkach, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, natychmiastowe przywrócenie do pracy, jeżeli zainteresowani będą sobie tego życzyć, z uwzględnieniem nabytych w międzyczasie kwalifikacji. Będzie to miało odpowiednie zastosowanie w sprawach określonych studentów. Podpunkt B. Przekazanie spraw osób wymienionych w punkcie B do rozpatrzenia ministrowi sprawiedliwości, który w terminie 2 tygodni nada stosowny bieg w sprawie. W przypadkach, kiedy wymienione osoby są pozbawione wolności, przerwanie wykonania kary do czasu zakończenia procesu. Rozpatrzenie zasadności tymczasowego aresztu i uwolnienie osób wymienionych w aneksie. Aneksie, który tutaj pan wicepremier otrzymał. Podpunkt C. Pełne przestrzeganie swobody wyrażania przekonań w życiu publicznym i zawodowym. Ponieważ ten punkt został tutaj odczytany, ja w duchu zrozumienia wagi sprawy podpisuję ten punkt. Zgadzam się na ten punkt. Panie premierze, ja bym proponował... Po prostu z tego powodu, że mamy tylko jeden egzemplarz czysty, bez poprawek, który ma obywatel wicepremier. Proszę bardzo, jest drugi. Jest drugi, tak? Dobrze. Proszę bardzo. Pan będzie uprzejmy, a ja wezmę pana do pracy. Więc nawiązując jeszcze do tego punktu czwartego, postulatu czwartego, tutaj pan premier otrzymał aneks i wykaz nazwisk tych wszystkich osób, które zostały zatrzymane podczas tej akcji strajkowej, tak w Gdańsku, jak w Warszawie, Wrocławiu. Otrzymał pan premier, tak? I czy prosilibyśmy, aby tutaj pan premier, jeżeli już może się ustosunkować od razu do tego, bo to jest naprawdę sprawa paląca, to chcielibyśmy jakieś wiadomości już otrzymać. Bo aneks był już wczoraj, prawda? Ja chciałbym do tej sprawy, która mi została teraz, w tym momencie przedstawiona, wyrazić pogląd na zakończenie omówienia wszystkich 21 punktów. Panie premierze, w związku z tym, że rzeczywiście wszystko chcemy po prostu o tych represjach coś wiedzieć, dlatego że sala i tak i na zewnątrz ludzie domagają się o tym, żeby pan się ustosunkował. Dlatego nie odkładajmy tego punktu, jeśli chodzi o zatrzymania, a poprowadźmy go teraz jednak. Ja jednak bardzo bym prosił, proszę panów, jeżeli mamy działać konstruktywnie, żebyśmy omówili wszystkie punkty, a ja się ustosunkuję do tej sprawy, bo ja muszę się nad sprawą zastanowić. Nie, przed chwileczką dostałem, proszę pana. Ja przed chwileczką dostałem. W tej chwili ja dostałem tę sprawę. Ale wojewoda miał wczoraj, no nie wiem, że nie przekazał. Wojewoda przekazał prokuratorowi. Wojewoda poinformował mnie wczoraj, że przekazał do generalnego prokuratora. Sprawę. Ja mogę powiedzieć, proszę panów, wobec tego w tej sprawie tyle. Ja jestem tutaj przedstawicielem rządu. Prawda. Jest to sprawa, która leży w kompetencji generalnego prokuratora. I jeśli ja mówię nieprawdę, niech prawnicy obecni tutaj na sali to powiedzą. Ja się mogę zobowiązać i z wszystkich zobowiązań ja się dotychczas punkt po punkcie wywiązuję. Ja mogę powiedzieć, skoro dziś, wczoraj wojewoda przesłał sprawę do generalnego prokuratora, ja wracam dzisiaj, jeśli podpiszemy to wszystko, do Warszawy i sprawę przedstawię właśnie w zrozumieniu intencji, która tutaj mi została przedstawiona.
Bardzo jednak proszę mieć na uwadze fakt, że ci ludzie aresztowani obecnie w 76 roku pomagali rodzinom robotników zwolnionych ze stoczni. Robotnicy to pamiętają nadal. I dlatego występuję w imieniu pracowników Stoczni Gdańskiej i prosimy o natychmiastowe uwolnienie aresztowanych, zatrzymanych w związku ze strajkiem. Ponieważ mamy prawo do strajku, ponieważ otrzymaliśmy lokal we Wrzeszczu Marchlewskiego 21, tam komisja nasza i plenum się przeniesie. Jeśli rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, jeszcze raz zrobimy to samo. Znaczy nie przystępujemy do pracy. Nie przystępujemy do pracy. Oczywiście te sprawy wyjaśnimy, dlatego też proszę przejść na następny punkt i zobaczymy. Przechodzimy do punktu 6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez a. podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, punkt b. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem reform. Uważamy za konieczne wydatne przyspieszenie prac nad reformą gospodarczą. Władze określą i opublikują w ciągu najbliższych miesięcy podstawowe założenie tej reformy. Należy umożliwić szerokie uczestnictwo w publicznej dyskusji nad reformą. Związki zawodowe powinny uczestniczyć szczególnie w pracach nad ustawami o socjalistycznych organizacjach gospodarczych i o samorządzie robotniczym. Reforma gospodarcza powinna opierać się na zasadniczo zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i rzeczywistym uczestniczeniu samorządu robotniczego w zarządzaniu. Odpowiednie postanowienia powinny gwarantować pełnienie funkcji przez związki zawodowe określone w pierwszym punkcie porozumienia. Jedynie świadome spraw i mające dobre rozpoznanie w rzeczywistości społeczeństwo może być inicjatorem i realizatorem programu porządkowania naszej gospodarki. Rząd rozszerzy w sposób zasadniczy zakres informacji społeczno-ekonomicznej dostępnej społeczeństwu, związkom zawodowym oraz organizacjom gospodarczym i społecznym. MKS postuluje ponadto stworzenie trwałych perspektyw dla rozwoju chłopskiego gospodarstwa rodzinnego, podstawy polskiego rolnictwa. Zrównanie sektorów rolnictwa w dostępie do wszystkich środków produkcji, włącznie z ziemią. Stworzenia warunków dla odrodzenia samorządu wiejskiego. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym... Nie, to jest dodatka. Punkt 7. Nie, punkt 6. Szósty podpisuję. Jedźmy 7. Dobrze, to prosimy może o zreferowanie stanowiska. Nasze stanowisko jest takie. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy. Wydane zostało zarządzenie ministra pracy, płacy i spraw socjalnych podjęte, zaakceptowane przez Radę Ministrów. Ono jest wyraźnie sformułowane i panowie je znają. Tak jak jest ustalone dla całego kraju, że ustala się uruchomienie pracowników załóg strajkujących zaliczki w wysokości 40% stawki płac wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania, a po przystąpieniu do pracy pracownicy otrzymują 100% zarobku wynikających z kategorii osobistego zaszeregowania za czas trwania za strajk. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych. Komisja Rządowa oświadcza, że podwyższenie najniższych emerytur i rent będzie następowało corocznie odpowiednio do możliwości ekonomicznych kraju oraz z uwzględnieniem podwyżek najniższych płac. Rząd przedstawi program realizacji w terminie do dnia 31 grudnia 1980 roku. Rząd przygotuje propozycje, aby najniższe renty i emerytury podwyższyć do tak zwanego minimum socjalnego określonego na podstawie badań odpowiednich instytutów udostępnionych opinii publicznej i poddanych kontroli związków zawodowych. MKS podkreśla niezwykłą pilność tej sprawy i podtrzymuje postulat zrównania emerytur i rent starego i nowego portfela. Do tego MKS dopisał mianowicie dodatek dotyczący, aby również był tutaj uwzględniany wzrost kosztów utrzymania.
Znaczy, tak jak rozumiem, dodatek do tego, co zostało uzgodnione ze strony MKS-u, wybrzmiał tak. Oraz uwzględniania wzrostu kosztów utrzymania. Dobrze, dopiszę to i podpisuję. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. Uznano za niezbędne natychmiastowe zwiększenie środków finansowych i zwiększenie mocy wykonawczych na inwestycje służby zdrowia, poprawę zaopatrzenia w leki i surowce, tak? Uznano za niezbędne natychmiastowe zwiększenie mocy wykonawczej na inwestycje w służby zdrowia, poprawę zaopatrzenia w leki za pomocą dodatkowego importu surowców, podwyżki płac wszystkich pionów zdrowia, w nawiasie zmiana siatki płac pielęgniarek oraz realizowanie programów rządowego i resortowych, poprawienie stanu zdrowia społeczeństwa. Inne kierunki działania w tym zakresie zawarte są w załączniku, który przedstawiony został rządowi. Tak. Punkt 17. Mianowicie zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. Komisja w pełni podziela treść tego postulatu. Odpowiedni program przedstawią władze wojewódzkie w terminie do 30 listopada 1980 roku. Punkt 18 brzmi: prowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat na wychowanie dziecka. W terminie do 31 grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzone w porozumieniu ze związkami zawodowymi analiza możliwości gospodarki narodowej. Określony czasokres i wysokość miesięcznego zasiłku dla kobiet korzystających z urlopu, aktualnie bezpłatnego, na wychowanie dziecka. MKS postuluje, aby w przeprowadzonej analizie uwzględnić wprowadzenie tego zasiłku w wysokości pełnego wynagrodzenia w pierwszym roku po urodzeniu dziecka oraz 50% w drugim roku w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie. Postulat ten powinien być zrealizowany stopniowo, poczynając od pierwszego półrocza 1981 roku. Przyjmujemy. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie. Zostanie przedstawiony do 31 grudnia 1980 roku przez władze wojewódzkie program poprawy sytuacji mieszkaniowej, mający na celu skrócenie okresu oczekiwania na mieszkanie. Program ten będzie poddany szerokiej dyskusji społeczeństwa, województwa oraz konsultowanie się z właściwymi organizacjami TUP, SARP, NOT i inne. Program winien również uwzględnić wykorzystanie istniejących fabryk domów oraz dalszy rozwój bazy produkcyjnej budownictwa. MKS postuluje dopisanie tutaj dodatku, a mianowicie takie same działania zostaną podjęte w całym kraju. Ja przyjmuję tylko ten dopisek. Może być nieprzyjęty, prawda, bo przecież inaczej będzie się budowało w województwie nowosądeckim, inaczej się będzie budowało w województwie wrocławskim i tak dalej. Uwzględnić to, co jest najbardziej celowe i efektywne na terenie województwa. Punkt 20 brzmi: podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę. Uzgodniono, że od 1 stycznia 1981 roku zostanie zwiększona wysokość diet. W tej sprawie propozycje zostaną przedstawione przez rząd do dnia 31 października 1980 roku. MKS wniósł poprawkę, a mianowicie dopisano dodatek za rozłąkę podnieść do 70 zł. Uzgodniono, że od 1 stycznia 1981 roku zostanie zwiększona wysokość diet. Przyjmujemy to uzupełnienie i dodatku za rozłąkę. W sprawie tej propozycje zostaną przedłożone przez rząd w terminie do 31 października 1980 roku. Wtedy będziemy znali budżet. To jest to samo, tylko że trochę inaczej
w innym miejscu to zdanie. Prowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i w systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. Nastąpi opracowanie i przedstawienie do 31 grudnia 1980 roku zasad i sposobu realizacji programu wprowadzania wolnych, płatnych sobót lub innego sposobu regulacji skróconego czasu pracy. Program ten będzie uwzględniał zwiększenie ilości wolnych, płatnych sobót już w 1981 roku. Inne kierunki działania w tym zakresie zawarte są w załączniku zawierającym postulaty MKS-u. Przyjmuję punkt 21. 21 i ostatni. Chciałam jeszcze wnieść małą uwagę. Pan wicepremier obiecał wszystkim strajkującym oraz osobom wspomagającym bezpieczeństwo. Na teren stoczni, na początku strajku, która pracownikom Stoczni Gdańskiej pomogła zredagować pismo Solidarność. Nauczyła nas po prostu, jak to robić. Nie wszyscy nie jesteśmy pracownikami drukarni ani specjalistami w tej dziedzinie. Był to Mirosław Chojecki. W tej chwili ta osoba została aresztowana, otrzymała sankcję prokuratorską. Chciałam zaznaczyć, że to jest jedna z osób współpomagających MKS-owi. Prosiłabym o wypowiedź w tej sprawie pana. Jest taka sprawa, że uzgodniliśmy i wiemy, że już jutro spotykamy się we Wrzeszczu Marchlewskiego 21. Do jutra będziemy mieli rozeznanie. I w związku z tym uzgodnimy jakie zakłady przyjdą, ponieważ tam jest lokal dość duży. Wszyscy przyjdziemy. Jeśli te sprawy w dalszym ciągu będą niezałatwiane, a więc przedłużymy strajk. I takie jest tylko logiczne wyjście. Ale podejrzewam, że te sprawy się ułożą tak, jak my sobie życzymy, w związku z tym, że nasze sprawy zostały załatwione i tak, zostały załatwione, 21 postulatów mamy załatwionych, a realizacja zależy od nas, od naszej solidarności i od tego, jak będziemy pilnować, jak one są realizowane. To jest wszystko w naszych rękach i musimy tego pilnować. I dopilnujemy, ja wierzę w to.